wydaje mi się, że pisałem od zawsze i jak sięgam pamięcią, nawet w biurku mam pierwszą książkę, którą napisałem, nie wiem, 8 lat chyba. Zaczęcie pisania książki zaczęło się od zrobienia książeczki, takiej małej z papieru, zszycie z szywaczami i dopiero potem mogę zacząć pisać i pisałem jakąś historię, jakimś niedźwiedziu grizzly, książka w jakichś górach skalistych, zainspirowany Londonem i Kerwoodem, którego wtedy czytałem. No więc wtedy nie wiedziałem, dlaczego piszę. Już czułem, że zawsze mam potrzebę opowiadania i opowiadanie jest jakąś moją formą i komunikacji ze światem i nazywania pewnych spraw. Teraz uświadamiam sobie, że pewnych rzeczy nie wiem, dopóki ich nie napiszę. To nie jest tak, że mam w głowie książkę, siadam do jej napisania, tylko jak chcę się o czymś dowiedzieć, na przykład o polskości, to muszę siąść i napisać książkę. Sam proces pisania uwalnia ze mnie pewne i myśli, i emocje. I dopiero po napisaniu tej książki wiem coś więcej, albo uświadamiam sobie, że wiem coraz mniej. Więc nie potrafię wskazać jakiegoś konkretnego momentu. To nie było tak, że nagle, będąc nie pisarzem, zacząłem pisać, tylko przez czasy liceum coś zawsze gdzieś tam pisałem. W końcu to się jakoś ujawniło pod koniec lat 90., kiedy debiutowałem pierwszym opowiadaniem. Mimo, że mam coraz mniej miejsca w bibliotece i książki się piętrzą już gdzieś tam na podłodze w drugim, trzecim rzędach, sięgam po książki papierowe z kilku powodów. Główny powód jest taki, że książki w wersji elektronicznej są dla mnie jednakowe. I to jest bardzo trywialny powód, ja nawet nie mówię o emocjonalnym podejściu do tego, tylko ja nie zapamiętuję tekstu. W książce papierowej ja pamiętam, że coś było na przykład na dole lewej strony i jestem w stanie to znaleźć. W książce elektronicznej, wprawdzie mogę to wyszukać poprzez rozmaite funkcje elektroniczne, ale jednocześnie nie mam tej świadomości tekstu. Mam tylko upływający tekst, przez ten 50%, 60%, 70%. Nie mam tego poczucia skakania po książce, powracania. Jednak ta książka, gdzie można otworzyć ją w każdym dowolnym momencie, pamiętając o tym, że a to było gdzieś na początku, to było gdzieś w środku, to jest doświadczenie, które jest dla mnie jakoś ważne czytelniczo, więc na ile mogę, trwam przy papierowych książkach. Czasami jest nawet tak, że kupuję książki elektroniczne, a potem czekam, aż dojdzie do mnie wydanie papierowe.